Cześć, tu Lisi Lis. Dzisiaj będziemy kosić prawdopodobnie tę ścieczniotkę. O. Kukurydza P8816. 3 hektary do skoszenia. Tutaj mamy kukurydzę gdzieś mniej więcej na 3 metry na najmocniejszym polu. Po pietruszce stanowisko, kłębosz i talerzówka, czyli bezorkowa uprawa. Jest fajnie czysto. Elumisem było pryskane od chwastów. Później były dwa zabiegi. Humus Vigor, Dr. Green potasowy, Energy chyba. I siarczan magnezu. I trochę mocznika. Kolby wyglądają w ten sposób. Trochę zjedzone przez ptaszyska. Mniej więcej tak, to jest V260. Uziarniona, ładnie wypełniona kolba, grube ziarno. Ale powiem wam, że tak z wilgotnością może być dzisiaj różnie. Poczułem wodę. Wysiewana w gęstości 85 tysięcy nasion na hektar. Dwie ładne kolby obok siebie. Cena kukurydzy obecnie wynosi gdzieś około 360 zł za tonę, czyli tak jakbyś dostał w twarz. Po prostu to nie jest zbyt opłacalny biznes. W porównaniu do ziemniaków, jeśli miałbym zamienione te 3 hektary kukurydzy na 3 hektary ziemniaków, przypuśćmy Belarosy, najsłabiej plonującej odmiany z tych wszystkich czerwonych, to mniej więcej miałbym 130 tysięcy złotych przychodu, bo to jest, w tym roku jest złoty rok na ziemniaki, szczególnie czerwone. A z kukurydzy nie wiem, może ze 2000 z 3 hektarów może się zarobi, ale to zobaczymy na koniec. Na końcu tego filmu się wszystko podsumuje. Także ja ściągam hunikol, bo był w tym roku problem z dzikami. Jest tu rozstawiony mniej więcej od lasów i tutaj przy drodze, bo tutaj sarny wchodziły, ale teraz jest spokój. Więc ja sobie ściągnę 30 koszyczków zanętowych tak naprawdę z hunikolem. Ale zobaczcie, jaka ta kukurydza ładna jest. Ładna, gęsta, kolby są naprawdę super. Do tej gęstości jeszcze może spojrzymy na kolbę zaraz. Ja trzymam jeszcze nożyczki w ręku. O, piękna kolba. Chodźcie. Jaka kolba. Plan jest taki, żeby to wykosić dzisiaj, ale czy się uda, czy nie, czy będzie trzeba kolejne deszcze przeczekać, to nie wiem. Także widzimy cię chyba podczas koszenia, bo już wszystko powiedziałem. Kosimy. Minęło kilka dni, jeszcze musiałem poczekać, bo nie chcieli za bardzo wykosić. Zaczynamy koszenie. Tutaj jest mała ścieżka, Masej musi przyjeżdżać pod dom i sypać na tir, bo niestety na pole pan nie chce wjechać, bo się zakopie. Bo tu jest górka gliniasta, a ja w tym czasie podcinam krzaki. Na razie raz w koło obszedł, pełen zbiornik jest. Zobaczymy, na razie nie wygląda w to wcale najgorzej, jeśli chodzi o plon. Widzimy się później, narka. Trzeba trochę podpierdzielić kukurydzy na ten, na ryby oczywiście, na sezon leszczowy. Mniej więcej dwa przejazdy w koło i ma pełny zbiornik, a tam chyba 8000 litrów wchodzi. To nie wiem, jak to jest tam w tej Activi. Tylko sprawdziłem sobie teraz dane w internecie, bo widzimy, migają koguty. 14 cała zasypana jest mniej więcej z 80 arów. 14 ton pszenicy. Pszenicy, kukurydzy. Dobra, ja sobie jeszcze jedno wiadro wezmę. Raczej się to nie zmieści, nie wiem, jak będzie z transportem. A może wejdzie? Nie wiem, zobaczymy.
kurzy się, to zajebista oznaka, czyli wilgotność nie jest zła. Już prawie koniec. Na razie wyniki są dobre. Mniej więcej 34 tony wywieźliśmy teraz. A jeszcze jedna przyczepa będzie pełna. Gdzieś koło 10-11 ton. I to będzie mniej więcej plon z 3 hektarów. P8-8-16 sprawdziła się, nie powiem. Jakby nie dziki, niedobory tego fosforu, magnezu siarki, które mi wyskoczyły, bo podsiewacz był, znaczy podsiewacz podsiewał tylko na jedną na dwie sekcje, bo to jest siewnik czterorzędowy. Zgubiła się taka rzecz, mniej więcej oddawki nawozów podsiewaczu i było te 2 hektary tutaj i tutaj bez fosforu, bez polidapu pod dwie sekcje, więc tylko co dwa rzędy siało, więc ogólnie sztos, nie? Na sam koniec, co oznacza, że jest zajebiście, tutaj jeszcze będzie 10 przyczepa, a z tego wyjdzie koło 14 ton na hektar, myślę, że nawet lepiej plonu, może nawet koło 15. Tamta przy drodze najmocniej sypała. Myślę, że gdzieś 15-16 ton. Nice. Jak przy tym nawożeniu to jest zajebiście. Tir został, bo jest taka wydajność, że nie na żaliwości. Ponad 44 tony gdzieś mniej więcej, 3 hektarów. Ostatecznie wyszło 39,72. Czyli troszeczkę mniej niż sobie zakładałem, te kilka ton, ale zgodnie z kombajnistą i z kierowcą twierdziliśmy, że jest na pierwszym transporcie 34, a wyszło 31, a na drugim było około 8 ton. Tak. Cena 400 zł, a wilgotność 31, ale podciągnęli mi na 30, więc... A i cała agrotechnika będzie w opisie filmu. Także koszty były około 11 500, więc fajnie, bo mniej niż 4000 jest, nieźle, ale doliczyć trzeba kombajn. 700 zł za hektar, więc te 2100 trzeba doliczyć. I po odliczeniu wszystkiego, nawozów, mocznik 3000, polidap 300 kg 1200, siarczan magnezu też od bardzo drogi, zostaje jakieś 750 zł na hektar. Nie no, tylko można się śmiać z tego, bo to są żadne pieniądze praktycznie. Za miskę ryżu się gospodarzyło to przez ten sezon. Tylko że jeden plus, zostają resztki pożniwne. Wiadomo, próchnica i sporo potasu z tej słomy kukurydzianej będzie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Co do opłacalności produkcji rolnej, to powiedziałbym, że jest tragedia. Zresztą sami wiecie, jak prowadzicie gospodarstwo, jakie są ostatnie lata w rolnictwie. Koszty są ogromne, a przychody 750 zł na hektar na zbożu. Nie wiem, jak będzie z płynnością w gospodarstwie w następnym sezonie, czy uda się wszystko posiać, bo chciałem 2 hektary pietruszki posiać z 1,5 hektara ziemniaków. Chyba że znowu na Ukrainie zaczną sadzić ziemniaki, pietruszkę, to i ta scena naprawdę będzie tragiczna, bo tak wszystko możliwe po wejściu w jakimś tam czasie odległym Ukrainy do Unii. Też mnie pytacie, czemu Ursus nie jest pomalowany. To widzicie dlaczego. 750 zł na hektar przychodu. Na spray może wystarczyło. Jeszcze trzeba jakoś przeżyć.
może być ciężko, żeby opiąć się następny sezon. Bardzo, bardzo będzie ciężko przy tych przychodach. Jakoś tam ziemniaki jeszcze ratują w tym sezonie sytuację, ale to czegoś trzeba żyć, wiadomo. To chyba było na tyle. Wszystko podsumowałem, wszystko powiedziałem. Jak to jest? Ja muszę jeszcze kombajn pojechać zapłacić, bo przyszedł mi przelew za kukurydzę, a ja odwlekałem to odebranie tej faktury z wiadomych względów. A plon jeszcze, plon wyszedł gdzieś ponad 13 ton, tak? Ponad 13 ton, więc plon był bardzo dobry jak na pierwszy raz. Super plon. To przy drodze to stanowisko naprawdę sypało, myślę, koło 15, a tamto od lasu, wiadomo, dziki tam się weszły i od lasu praktycznie tam 10 jarów nic nie rosło, takie kolby były, więc tamten hektar. A jeszcze miałem kontrolkę bez głębosza na dole ze 30 jarów i też była słabsza i zresztą też tam weszły dziki. I to by było na tyle. Pozdrawiam Was, Wasz Liści List. Cześć.